witam Was serdecznie i zapraszam na Wasz ulubiony filmik, czyli Get Ready With Me. Makijaż, fryzura i strój dnia. Wszystko dzisiaj będzie, pokażę. Przechodzę do makijażu i zaczynam makijaż od makijażu oka, żeby nic mi się nie pobrudziło pod, potem zawsze można powycierać. Twarz mam już przygotowaną do makijażu, czyli nałożone kremy. I dzisiaj w roli głównej paletka, która jeszcze nie była w akcji, nie pokazywałam jej, więc mam nadzieję, że tym bardziej Was to ucieszy. Nude Tute od The Bow, czyli paletę ilu? 12 cieni bardzo neutralnych, więc i makijaż będzie neutralny, chociaż można nim wyczarować nie tylko neutralne rzeczy. Tak prezentuje się paleta, no i dzisiaj właśnie nią będziemy działać. Ale wcześniej oczywiście na całą powiekę nałożę sobie paint pod smaka, Painterly. To jest taki dość standardowy krok w moim makijażu, w sumie mam tylko jedną bazę pod cienie, a mogłabym mieć kilka, ale w sumie po co. Następnie na całą powiekę będę nakładała ten oto tutaj cień, Standoffish. Bardzo wiele osób mnie pyta, co to tak połyskuje dzisiaj na Twojej powiece, co to jest, zdradź nam, zdradź. No i właśnie ja zawsze piszę, że to jest ta paletka, a dokładniej ten cień. Zresztą możecie zobaczyć, co tutaj się zaczyna dziać. No i to właśnie on się głównie tak błyszczy, a jeszcze w kącik nałożę sobie taki jasny i to jest Sassy. W ogóle te cienie mają tak super nazwy. Teraz w załamanie będę nakładała dwa cienie, Sexy i Sophisticated? Może być, niech będzie ten. Chociaż tu mamy dużo pól manewru. Ogólnie co sądzę o tej paletce, to jest fajna. Te ciemne mogą mieć lekko trochę tendencję do osypywania się, ale kolory są bardzo fajne, fajnie się nimi pracuje, no i mają ciekawą, dobrą pigmentację. A chyba jest troszkę tańsza ta paletka niż na przykład te z Urban Decay czy z Too Faced, także ja jestem zadowolona. I oczywiście rozcieram. A na dolną powiekę dzisiaj coś jaśniejszego, taki złoty, przepiękny brąz, naprawdę super są te kolory. Taki może nawet trochę do Wood Beats smaka podobny, Seductive się nazywa. Oko gotowe, mogliście w końcu zobaczyć Nude Tute w akcji. Bardzo fajne kolory, tak jak mówię, fajnie się nimi pracuje, myślę, że dla wielu osób się sprawdzi. Zwłaszcza te jasne mnie urzekają, bo one naprawdę mocno połyskują, co wiele z Was zauważyło i pisało komentarze. Żeby jeszcze dopełnić oko, to standardowy punkt, czyli kredka z Rimmela in the Nude. Nakładam na linię wodną. Teraz przechodzę do twarzy i oczywiście mistrz mieszania, czyli ja, Joanna, powraca. Końcóweczka już tego Miracle Skin Perfector z Garniera, ale on jest trochę ciemny. A ten jest trochę za jasny, czyli BB z Golden Rose. Oba są bardzo fajne, jeżeli chodzi o ich konsystencję i tak dalej. No ale kolory to niezbyt moje, więc ja po prostu mistrz mieszania mieszam je i w końcu się skończą. Tego Garniera to już to jest tak niewiele. BB bez problemu można nałożyć ręką. W zasadzie to wszystko można, prawda? Nawet podkład. Ale krem to krem! Krycie to tu jest znikome, ale twarz przynajmniej taka ujednolicona. No ale muszę się wspomóc korektorem i Collection idzie na niedoskonałości i przebarwienie. A za to pod oczy dzisiaj dam sobie coś innego, a mianowicie Golden Rose Liquid Concealer. Ale jego też już mogliście zobaczyć w teście, na żywo wręcz. I bardzo fajnie ten test wyszedł. I puder PZ standardowo. Brązer, którego dzisiaj użyję, to coś, czego nie pokazuję często, ale chyba wiecie, że to mam. Astor Skin Match Forever Bronzer. Ja mam w kolorze blond. No i on jest podobny dość do Harmony, ale tak jak mówiłam ostatnio, wszystko jest za ciepłe i szukam czegoś zimnego i chyba zdecyduję się na Bahama Mama. Bo wiele z Was pisało, on też nie jest jakiś najdroższy. Oczywiście zdecyduję się też na Inglot 505, dziękuję bardzo za polecenia. No ale to dopiero jak pojadę do Polski, bo tutaj kupować Inglota to trochę szaleństwo. No i zdecyduję się też na Kobo, ale to też jak pojadę do Polski. Także na razie w pierwszej kolejności niech będzie Bahama Mama. A
tymczasem pokażę Wam w akcji, w użyciu Hot Mamę. To jest siostra chyba Bahamy Mamy, ale to jest róż. I róż jest w takim pomarańczowo-złotym, przepięknym kolorze. I jeszcze go w akcji nie widzieliście, także zapraszam. Wiem Wam takie brzoskwiniowe róże. I wiem, że wiele z Was też takie lubi. Do złota dodamy złoto i też z The Balm. To jest naprawdę bardzo fajna marka, czyli znowu Mary Luminizer. No ale co zrobię, jak ona jest najlepsza. Na brwi dziś wędruje pomada z Inglota w kolorze 12. A na rzęsy Volume Million Lashes z L'Oreala oczywiście. Dawno też nic nie przyklejałam na rzęsy, a dzisiaj mam taką ochotę, więc takie moje ulubione małe kępki z Penny z Primarka. Dwie takie kępki w zewnętrznym kąciku oka zdecydowanie wystarczają i ładnie zagęszczają nasze rzęsy. I oczywiście niezastąpiony, najlepszy na świecie klej Duo, który możecie dostać albo online, albo w Inglocie, pójść do Inglota i tam jest, jeżeli mieszkacie na wyspach, to on jest po prostu w Bootsie dostępny. A na usta dzisiaj powędruje coś, o czym było ostatnio głośno na YouTubie, tak mi się wydaje, czyli o nowych szminkach z Rimmela, jak one się nazywają? The Only One Lipstick. I ja mam w kolorze 200 i The Keeper. To jest taki nie miód, ale taki pudrowy, róż zgaszony. Bardzo codzienny kolor. I myślę, że dla wielu osób byłby taki fajny. A zobaczymy, jak on wygląda. Chyba raz go miałam na ustach. Na pewno ładnie nawilża, bo mam takie trochę suche usta i skórki. I nic tutaj nie widać, wręcz przeciwnie. Ja nie wiem, czy nie jest taki za bardzo perłowy, no ale niech już zostanie, bardzo dzielny. Następnie przechodzimy do włosów. Dzisiaj wyglądają całkiem znośnie, jak tak sobie na nie patrzę. Ale i tak, jak już jest Get Ready With Me, wyczarujmy coś. Choćby prostego, ale coś. Ale chyba nie mam weny na coś bardzo wymyślnego, więc postawię na mój ulubiony warkocz. Warkocz sprawdza się zawsze, wszędzie, w każdych okolicznościach. Przerzucę sobie większą część, znaczną część włosów na jedną stronę. To będzie taki warkocz bardziej tutaj na czoło. I tutaj od samego początku, aż od tej strony zacznę zaplatać warkocz holenderski, czyli taki podspód. Doskonale dobrze Wam znany, bo ja go bardzo często robię. Warkocz gotowy, hipotetycznie można by go tak zostawić, ale może lepiej nie. Biorę go po prostu i z drugiej strony tylko biorę pukielek włosów i będę je razem spinać w kółcyk. A tutaj nie robię już warkocza, z jednej strony mi dzisiaj wystarczy. Makijaż gotowy, włosy gotowe, to zapraszam Was na strój dnia. A na sobie mam dzisiaj bardzo prosty zestaw, taki jak lubię najbardziej i kolory, które lubię najbardziej. Szary króluje tutaj dzisiaj. Na sobie mam szarą właśnie koszulkę z SHEINside, na to płaszcz też SHEIN. Bardzo fajny, taki lekko oversize'owy, w takim popielatym kolorze. Ciepły szalik, bo troszeczkę jeszcze jest zimno, troszeczkę wieje. Szalik jest z Primarka w takim kremowym, jasnym kolorze. Na nogach zwykłe jeansowe rurki, one są z Forever 21. No i na stopach mam przepiękne nowości z New Balance z serii Beach Cruiser. To jest model 574, czyli jedne z moich ulubionych, najwygodniejszych butów, jakie posiadam. Ta kolekcja New Balance ma nam przywodzić na myśl ciepłe, słoneczne dni, więc ja już nie mogąc się doczekać, przywołuję je różnymi sposobami. Dodatkowo na moim Instagramie odbywa się konkurs, w którym możecie zgarnąć taką parę dla siebie i 530 dla swojej drugiej połówki, także koniecznie zobaczcie, link jest w opisie. Tylko spieszcie się, bo konkurs trwa do 28 lutego. I to tyle dzisiaj bez torebki, bo ten płaszcz ma takie fajne, duże kieszenie, do których można wrzucić najpotrzebniejsze rzeczy. Dajcie mi koniecznie znać, jak Wam się podobało dzisiejszy Get Ready With Me. Pozdrawiam i do zobaczenia.